Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj wracamy do fabuły. Spotkamy się z Sebastianem koło kopalni. Właściwie to jest nawet górująca kopalnia. Zadanie nazywa się W cieniu kopalni, więc widzimy się na miejscu. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Rozprawmy się z nimi, nie będziemy tutaj się skradać jak szczury. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Okej, okay, gdzie jest ta kopalnia? Nie opodal tutaj. Kurczę, ja ostatnio sporo buduję. Więc nam się materiały przydadzą do wyposażenia pokoju życzeń. There they are up ahead. I'll let you. Extra. No one enters this mine. Kill anyone who shoots. Places. Bombarda. Protego. Stupid. Does Hogwarts teach you nothing about? Trochę za bardzo chojraczymy tu. Pięknie nam to poszło. Szybko i sprawnie tutaj. Rozejrzyjmy się, ile złota tu by było do podniesienia. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Dzięki Sebastianie za pochwałę. Jak żeby miało to być inaczej? Przedmioty do kolekcji. A, to są grzybki do zebrania, nie materiały. Wigenowy eliksir z pewnością się nam przyda. Czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, chyba dalej musimy iść. To był obóz tylko pod drogą. Już jest oznaczony jako odkryty. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Akio!
Oj! Bombarda! Piorun, ciach! And the fun is over. Fun is a relative term. Następne ich obozowisko warto jest zrobić sobie pod drogą. Niezidentyfikowany przedmiot na ręce. Ale gdzie tu jest skrytka? Tu? Akio! Wingardium Leviosa! Dobra, czyli obozik by był cały. Tu nic nie macie w namiocie, gobliny wstrętne? I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Tu była też droga, w którą po cichu mogliśmy się zakraść, ale ja wybrałem walkę jednak, żeby zdobyć ten obóz już sobie. Zobaczcie, tu byśmy przeszli tam na początku, gdzie się wspiąłem. Dobra, wchodzimy już do tej kopalni. Tak sobie myślę jeszcze, a jakbym sobie zamienił na to ten czar. Spróbujemy. For better or for worse, we're in. You will regret. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Expelliarmus! Defender! Incendio! To nam tam nie doleci, szczerze, to zdziwiłem się. Incendio! Teraz, okej, i będziemy mogli zebrać sobie materiały. Revelio. Tamten jeden goblin spadł w tą przepaść, w ten krater, prawda? Hej, lecimy. Not your best moment, I fear. I won't rest. Bombarda. Rather unwise coming back this way. Bombarda! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio! Gdzieś pod nami jeszcze jest jakaś skrzynia. Tu też wygląda jak poboczna. Incendio. That ledge is awfully high. Any ideas? Dobra. Revelio. Świetnie, że tu zajrzeliśmy, bo kolejny raz cofać się tu to nie byłoby dobre rozwiązanie.
Tu się nie wespniemy, ale ja już widzę, z czym mamy do czynienia. Wingardium Leviosa. Leviosa. Rebellion. Dobra, spokojnie. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Glacius. Bombarda. Okej. Na razie chyba z tej lokalizacji mamy wszystko zebrane. Smashing. Rebellion. Conjure stairs. Tu będzie bob budowniczy. Incendio. Niezidentyfikowany przedmiot na szyję. That bridge has seen better days. Reparo. To było oczywiste, że tutaj musimy skonstruować mościk sobie. Revelio. Cześć, pajączku. Ekstra. Bombarda. Glacier. Flipendo. Revelio. No co, on przyjdzie do nas? Flipendo. On nawet ma wyższy poziom niż my. Kurde, ale jesteś wolny. Bombarda. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Mamy Maxa? Mamy Maxa wszystkiego. Dobra, opróżnijmy sobie. Tutaj na pewno wyposażenie coś wywalimy. Tu niekoniecznie. Dobra, to niech idzie. Kapelusz niech zostanie. Te zielone z automatu wywalam. Nie chcę mieć tego zwykłego ekwipunku u siebie. Oj, zniszcz. Mogliśmy to wszystko posprzedawać. Ja też w sklepie nie byłem. No szkoda trochę. To jest na 27 poziom. Dobra, w ten sposób zrobiliśmy sobie miejsce. Incendio. Szalik. Ale sobie wymyślili, że więcej wiganowego nie mogę. Co tam leży niby? Incendio. Dobra, tamta skrzynia już nam przepadła. Jeszcze nie chcę tu wchodzić, bo tu była druga odnoga. Tego nie spalimy. Czy ja dobrze rozkminiłem, że tu było jakieś wejście jeszcze poboczne? Chyba nie. Co to jest? I że ja tego nie mogę podnieść? Dobra. Lecimy.
Professor Hecate would be proud. She would at that. Ranrok's loyalists have all but declared war. Flipendo! Bombarda! Lumos! Zapomniałem kompletnie, że one po łydkach kąsają. Incendio! Lumos! Magiczne obrazy. Dobra, teraz możemy iść zgodnie ze ścieżką. Wydaje mi się, że wszystko tam wyzbierałem. Revelio. Bombarda. Glacius. Ringo. Revendo. Szybko poszło. Czy to my możemy podpalić? Revelio. Teraz się nic tam nie kryje. Dobra. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Kto tu chodził i zostawiał monety nam na drodze? We have another fight on our hands. Świetnie. Glacius! Bombarda! Defender! It's fighting! Tak się rozglądam. Czym oni tu rzucają? Więcej tych pająków tu nie było. Kurde, skupiłem się na zebraniu czegoś do... Dobra, wycofajmy się delikatnie. Bombarda. Glacius. Ale oberwałem, trochę apczeczek tu natracimy. Ale pierw tych wielkich trzeba rozwalić. Glacius.
Dobra, jeden wielki. O, ale oberwałem. Z paniki wcisnąłem apteczkę. Bombarda. Dobra, kryzys zażegnany tutaj z pajączkami, ale sporo ich było. Co tym nie zdobędę? Ale Bombaro daje radę rozbić tutaj na materiał. Sprawdź jaskinię, tu coś na górze. No i nie tak, tylko tak. Bombarda. Incendio. Pierw skrzynię zbierzmy wszystkie. Czemu to tak z daleka nie chwyciło? Dobra, to będzie nam z pewnością potrzebne, aby na górę ruszyć. Revelio. To też nie chwyciło. Incendio. Czy ja tam chcę wchodzić? Chyba spróbujemy. Bo nie wiadomo, czy tam czegoś ważnego nie ma dla nas. Eliksir wigenowy. Kasiura. Strój. Ochronna peleryna. Ale że... Czekajcie, czy to w tym samym czasie trzeba? Chyba tak. Jeszcze raz, bo nie kumam teraz. Chyba, że jeszcze jedno gdzieś jest i ja nie zauważyłem. Też tak może być. These rooms must be connected somehow. Revelio. Can't see them more quickly. Tu. Byśmy się męczyli. Wasn't expecting that. Zawsze trzy trzeba pamiętać, że są te zegary. Dobra, jakaś księga. Czy to jest coś ważnego? What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Lumos. Lumos. Bombarda. Glacius. Rupendo. Kurczę, tu jest na pewno przejście jakieś. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Idź do Sebastiana. Tylko teraz pytanie, kurczę. Lumos. Czy my coś musimy tu znaleźć, czy faktycznie pogadać z Sebastianem? Wtedy tam zostaniemy wpuszczeni, nie wiem. Pamiętam, z początku gry, że mieliśmy takie iluzoryczne lustra, ale szczerze nie pamiętam na ten moment, jak się je otwierało. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganarch was here. She seems to have been everywhere.
But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, for the... Luma. Dokładnie, słuchajcie, teraz będziemy mogli wejść do tej krypty. We can find another passageway to the Undercroft. Trochę słabo, że gra nam nie pozwala tego wcześniej zrobić, blokuje, bo się zastanawiam, czy mogliśmy tu coś zrobić, czy nie. Revelio. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Jakie kłopoty? Nie ma takich kłopotów, z którymi byśmy sobie nie dali rady. I know that coast. Ranrok has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrok. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? No, Rodgok. Ale on prosił o anonimowość. Nie klepmy tak na prawo i lewo. Someone who knows Ranrok personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Czy to pierwsza kłótnia w grze? Na to wygląda. Bardzo fajnie. About the location of our Hebridean dragon friend and where to return her, you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Co powiecie, żebyśmy z Poppy spotkali się w kolejnym odcinku? Dajcie znać w komentarzach, chyba że ten odcinek szybciej nakleję. Nakręcę z Poppy, nie nakleję, co ja bledę. Nakręcę, nagram dla was, ponieważ ta gra jest tak wciągająca, że ciężko się od niej oderwać. I szczerze przyznam, kilka odcinków na zapasik mam zawsze nagrane. Ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu z moim biadoleniem, to zostawcie koniecznie suba i subskrypcję, łapkę w górę i tak dalej. Zobaczcie, jakiego breakdance'a Sebastian się nauczył. Ekstra. Sam raz filmik na TikToka. Breakdance Sebastiana. Cześć.